kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam nowych i starych subskrybentów. Zapraszam na specjalny odcinek. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy perfumy mogą być drapieżne. Tak mi się wydaje, że tak klasyfikują wszystkie tutaj, słuchajcie, zapachy. Czasem dane zapachy wydają nam się A. za mocne, B. przytłaczające, C. bardzo takie drapieżne, że nie możemy na przykład wytrzymać w towarzystwie danej osoby. Dzisiejszy odcinek będzie o takich, czy rzeczywiście perfumy mogą być drapieżne. Zostańcie ze mną koniecznie. W dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałam to w intro, chciałabym odpowiedzieć na pytanie, klasyfikując już tak wszystkie tutaj perfumy i w ogóle tak zajmując się tymi perfumami, czy możemy powiedzieć, że niektóre perfumy są właśnie drapieżne? Chodzi mi o to, że te perfumy albo kojarzą nam się negatywnie, albo źle się czujemy w tym towarzystwie, w tych perfum, albo osoby, która je używa, albo w ogóle tak no odczuwamy, że jest przesyt i za dużo i nie powinny takie perfumy istnieć, albo po prostu nie chcemy nigdy mieć z nimi nic wspólnego. Słuchajcie, ja nie mam za dużo takich perfum, dlatego że ja wybierając sobie perfumy zawsze patrzę wcześniej, pracując w perfumerii, też mam na nich dostęp, więc generalnie ja je tu cały czas mam koło siebie, mogę perfumy powąchać. Oczywiście chciałabym też zrobić taki odcinek, na przykład jak te perfumy ja do klientów tutaj przedstawiam i jak one to wyglądają, może będzie ciekawe, jak chcecie, to koniecznie mi napiszcie, czy chcecie. Ale są takie perfumy, których ja ścierżyć nie mogę. I na przykład nie lubię zapachu Opium, tutaj YSL. Uważam, że jest to zapach bardzo wykwintny, ale ja się męczę w towarzystwie takiej osoby. Ale dzisiaj nie będę mówić o Opium, czy na przykład Shalimar. Kto pamięta Shalimara z Guerlaine? Bardzo ostry zapach. Są też takie zapachy, które używają bardzo dużą dozę białych kwiatów i te białe kwiaty mnie bardzo denerwują. Nie lubię też na przykład takich zapachów typowo bardzo mocno owocowych, skondensowanych z białymi kwiatami, jak Blanc Soleil z Tomem Forda. Uważam, że nie ma nic wspólnego na przykład z Bronze Goddess, a Bronze Goddess na przykład uwielbiam. Powiem Wam, że takich klasyfikowań może być bardzo dużo, ale dzisiaj sobie przyniosłam takie perfumy, które ja mam w swojej jakby tutaj kolekcji, jeśli można to nazwać kolekcją, bo aż tak dużo ich nie mam, ale po prostu uważam, że są to drapieżne perfumy. Także przejdźmy właśnie tutaj, nie rozgadując się, do tej kolekcji, którą Wam pokażę i koniecznie dajcie znać, jak Wy właśnie je tutaj też jakby odbierać. Przyniosłam, jest Niewinna Rock Princess Very Wong. Słuchajcie, sądząc po butelce, powiecie, że te perfumy są drapieżne dla takiej buntowniczki, dla takiej osoby, która nie chce przestrzegać ról, dla takiej osoby, która właśnie chce czegoś drapieżnego, takiego zdominowanego. Ale tu się nabierzecie, bo ten zapach, słuchajcie, te dwa pierścionki zawsze mi spadają. Słuchajcie, jest niesamowicie świeży, czysty, taka kwintesencja życia, zabawy życia. Pewnie jest ta strona buntownicza, słuchajcie, no bo musi być. Tu w niej jest perfumy z 2009 roku, jest tu piękny heliotrop, jest tu brzoskwinka, którą uwielbiam, jest też malina, ją czuję, róża, drzewo sandałowe, przepraszam, kaszmirowe, jest kokos, którego ja niestety nie czuję, ale to jest taki właśnie, słuchajcie, zapach, który jest buntowniczy, jest może drapieżny w swojej obudowie, w tej butelce, w tym sercu takim. Kojarzy mi się z rock and roll trochę, słuchajcie. Ale on jest niesamowicie nasycony takimi nutami właśnie owocowymi, wykończony pewną pudrowością, drzewnością, ale jest mega, mega kwintesencją takiej dynamiczności w pozytywnym znaczeniu i naprawdę nie można nazwać, mimo tej butelki, że te perfumy, mimo że wyglądają drapieżne, są nie do przejścia. Ja się czuję w nich fantastycznie. Polecam każdemu, kto lubi obudzić taką drugą młodość sobie albo lubi takie zapachy właśnie z brzoskwinią, tu malinowo, jakieś porzeczkowe, właśnie wykończone troszkę drzewną nutą i naprawdę
naprawdę gorąco je polecam. Przejdźmy zaraz do następnej. Następna będzie już troszkę z innej. To się mówi, tak jak mówię, to jest inna, z innej paczki, z innej kolekcji, czyli nasza piękna Good Girl Karoliny Herrera. Ja mam tą wersję limitowaną w pięknej szpilce. Słuchajcie, czyż one nie są przepiękne? Są przepiękne, ale słuchajcie, ja bym nazwała je takimi drapieżnymi, bardzo emocjonalnymi perfumami, dlatego że one są, tak to jest z nimi, że wiem, że większość mężczyzn uwielbia właśnie na nas te perfumy i jest coś takiego w nich, że one są bardzo sensualne i bardzo kunsztowne i ja bym powiedziała takie też korzenne, bo na mnie one tak wydźwiękują. One są takie troszeczkę ostrzejsze, z białymi kwiatami, z kakaowcem tutaj, z tuberozą, słuchajcie, z bułgarską różą. Jest też kwiat pomarańczy, ale ten tonka beans, właśnie te, ta wydźwięk tej tonki tutaj i drzewa sandałowego z cynamonem jest, powiem Wam, czasem aż zanadto, więc mogę powiedzieć, że jest kwintesencja kobiecości, ale takiej trochę drapieżnej, od tej sensualnej strony, tej zmysłowości. I one, słuchajcie, sobie tu psiknę je koniecznie na papier, nie chcę już tu mieszać z tym. I one są, naprawdę mogą przytłaczyć. Niektóre osoby, które będą znajdowały się w otoczeniu takiej osoby, a zwłaszcza jest tu taka korzenna, spicy nuta, niekoniecznie mogą się czuć dobrze. Ja wiem, że większość mężczyzn właśnie lubi takie zapachy, być może niekoniecznie lubi tu cytrusowe, do których ja się bardziej tutaj skłaniam. I zawsze myślę sobie, żeby tak nie przytłoczyć też drugiej osoby. Oczywiście nie chcemy przytłoczyć tu swojej osobowości, bo chcemy się czuć dobrze i podużywamy perfumy, ale niektóre perfumy są aż za nadto i ja bym powiedziała spokojnie, że te perfumy mogą właśnie być takimi drapieżnymi, przyciągają atencję, ale niektóre osoby mogą poczuć się w towarzystwie takiej osoby, że to jest trochę za nadto. Co Wy na to? I to jest właśnie Michael Kors Sexy Ruby. Ja wyjęłam to świeżo z pudełka. Ja nie mogę przejść tych perfum. Dla mnie one są drapieżne, słuchajcie, i mimo, że to jest malina, brzoskwinia, są te przepiękne tutaj płatki różane, jest też jaśmin, drzewo tutaj kaszmirowe, to drzewo kaszmirowe, a zwłaszcza ten jaśmin samba, za którym ja osobiście nie przypadam, aczkolwiek zależy, jak to jest połączone. On jest tak dominujący, przytłaczający, że ja nie mogę przejść tych perfum. One są, miały być takim boostem feminizmu, takiej dynamizmu kobiecego, takiej, żebyśmy dobrze czuły się w swojej skórze, były seksowne, zmysłowe i mega dynamiczne. Ja tego nie czuję, ja czuję, że te perfumy są za dużo dla mnie, za dużo tego jaśminu i dla mnie one są takim połączeniem, którego ja nie lubię i nie lubię przebywać nawet sama sobą, kiedy używam te perfumy, a zdarzyło mi się dwa razy. Ja sobie jeszcze raz je psiknę, słuchajcie, już nie na skórę, wiadomo, że on też na skórze inaczej, ale po prostu to jest dla mnie typowo pieprzowy, bardzo prosty, niezłożony i niespecjalnie lubiany przeze mnie zapach. Ja bym się męczyła z takim zapachem, uważam, że jest na tyle drapieżny, że nie mogłabym przejść obojętnie koło takiej osoby, ale nie mogłabym po prostu przebywać z taką osobą, bo pewne zapachy właśnie jakby oddziałują na nas tak przytłaczająco, negatywnie i niekoniecznie dobrze. Także takie są moje doznania i tak bym te perfumy tutaj opisała. Oczywiście mój przeuroczy, przekochany, najpiękniejszy Gucci Premier. Uważam, że on jest zapomniany, a jest przepięknym zapachem, może przez tą właśnie słodkość. Jest tu, słuchajcie, czarna porzeczka, albo właśnie taka odmiana czarnej porzeczki, bergamotka, białe kwiaty, jest tu kwiat pomarańczy, drzewo sandałowe i takie nuty drzewne, ale słuchajcie, on jest przepiękny. On może być męczący dla niektórych osób, może być właśnie takim drapieżnikiem, ale słuchajcie, on jest pozytywnym drapieżnikiem, który daje właśnie nam taką klasę, taki przepych, taką barokowość, taką cudowność, ja bym powiedziała, jeśli chodzi o doznania tutaj właśnie estetyczne i sensualne. Przepiękny, przepiękny. Być może jest za bardzo upajający dla niektórych osób, one się nie znajdą w tych perfumach. Dla mnie, kiedy mam zły dzień, kiedy chcę być taka właśnie glamour, te perfumy są przecudne. One oddają wszystko to, co ja bym chciała, żeby były w perfumach, zwłaszcza na taką gorszą porę, jak kiedy jest może bardziej pochmurnie, kiedy mniej z tego słońca jest. Naprawdę czuję się jak gwiazda po czerwonym, chodząca po czerwonym dywanie. Są to przepiękne, przeuroczne,
uroczy zapach. Tak samo, słuchajcie, sobie teraz myślę, że ten Versace Yellow Diamond jest takim właśnie barokowym, przepięknym, cudnym zapachem, właśnie może bardziej rzeźkim i owocowym, ale o nim opowiadałam w ostatnim odcinku, także koniecznie zajrzyjcie w tych nowościach. Także bym powiedziała, że właśnie to są takie drapieżne, troszkę może upajające zapachy, ale na przepiękna odsłona, tutaj Girl of Now Forever Elisab, ja ją mam tutaj, słuchajcie, kupiłam tak w ciemno i to jest kolejny zapach, którego ja niestety nie mogę zdzierżyć. Uważam, że on jest bardzo drapieżny, bardzo emocjonalny, bardzo sensualny właśnie dla takich młodych dziewczyn, słuchajcie, które chcą zabłysnąć. Jest troszkę rzeźko owocowe na pierwszy moment, taka malinka właśnie, ale słuchajcie, dalej dla mnie jest tak przytłaczający. Nie mogę, z każdą edycją Elisab nie mam problem, słuchajcie, nie wiem, jest jakieś połączenie nut, może ten, to kaszmirian, ten drzewo kaszmirowe właśnie, niekoniecznie magnolia, która tutaj jest, czy bubtonka, może to pistaszio właśnie i ten migdał jest tutaj tak przepojony, że ja po prostu je bardzo staram się unikać, bo mam zaraz ból głowy i niekoniecznie dobrze czuję się w takim towarzystwie. Wiem, że parę osób już powiedziało mi, że one mają coś takiego sobie, takiego za bardzo bogatego, który je przeraża. Myślałam, że to jest jaśmin samba, którego już Wam opowiedziałam, niekoniecznie ja trawię, ale jednak nie. Ale dla młodej osoby, która chce być właśnie taka zmysłowa, pełna dynamizmu, uroku i żeby nie przejść obojętnie, czemu nie. Ja uważam, żebym się męczyła, są to takie perfumy, które by mnie przytłaczały. Przytłaczają też, nie lubię na innych osobach za bardzo, aczkolwiek to też zależy i do takich niestety takiej klasyfikacji by mnie podała. W zasadzie już ostatnim, który przyniosłam, on zawsze gości w każdej klasyfikacji. Słuchajcie, taki zapach, który nie sposób przejść obojętnie, a mój cudowny Flower Bomb Victor & Rolf. Słuchajcie, to jest wersja Bloom, ale ja zamierzam sobie kupić właśnie normalną i jak będzie zimniej, to czemu nie. To jest zapach, który jest bardzo emocjonalny, taka wybuchowość tutaj, jeśli chodzi o te kwiatowe nuty, ale też tu taką nutę herbacianą, różaną, frezję, jest tu specjalny kwiat pomarańczy właśnie afrykański, słuchajcie, z bergamotka i on jest tak kwintesencyjnym połączeniem drapieżności, ale takiej pozytywnej, pięknej, sensualnej, dynamicznej, mega kobiecej i upajającej, że nie sposób ten zapach powiedzieć, że jest negatywnie drapieżny i przytłaczający. I ja wiem, że moje pierwsze doznania, pamiętam, były negatywne, ja nie chciałam za bardzo używać i pamiętam, wszyscy używali tego zapachu, ale później stopniowo, nie wiem, jakby dorosłam do tego zapachu, albo jest nim coś, to jest ta kwintesencja połączenia tych świeżych nut z tymi takimi cukierkowymi, kandyzowanymi, że naprawdę jest przepięknym zapachem właśnie. Takie drapieżność, ale takie drapieżność cukierkowa, przyciągająca, bardzo emocjonalna i bardzo pozytywna. Także na tym zakończyła ten ranking. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Jakie te emocje, dane zapachy w Was tutaj budzą? Czy macie podobną klasyfikację? Albo które dla Was właśnie takich z perfum kojarzą się właśnie z takimi negatywnie drapieżnymi albo pozytywnie drapieżnymi zapachami? Jestem bardzo ciekawa. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, jeśli lubicie mój kanał, koniecznie szerujcie, subskrybujcie, żebyście miały te powiadomienia też o nowych odcinkach, no i oczywiście do lubienia i komentarzy i do zobaczenia. Serdecznie Was pozdrawiam. Pa, pa!